codziennym życiu ludzie zostają powołani do różnych funkcji. Jedni pełnią funkcje społeczne, inni zostają powołani, aby przewodzić, jeszcze inni, aby pomagać. Powołanie to ważna rzecz. Dziś słyszymy historię o powołaniu proroka Bożego, o powołaniu Ezechiela. Młody Ezechiel wybrał się nad rzekę. Nie wiemy, czy łowić ryby, czy odpoczywać, czy modlić się, czy myśleć o życiu. W każdym bądź razie podczas jego pobytu nad rzeką otwarło się niebo i przemówił do niego sam Bóg. Powołał go na funkcję proroka, człowieka, który ma zwiastować Boże Słowo. Posłuchajcie tekstu na dzisiejszą niedzielę. Czytam z Księgi Ezechiela z 2 rozdziału. Powiedział do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi, będę z tobą rozmawiał. Gdy mówił do mnie, wstąpił we mnie duch. Postawił mnie na nogi i usłyszałem mówiącego do mnie. Powiedział mi: Synu człowieczy, ja posyłam cię do Izraelitów, do narodu buntowniczego, który zbuntował się przeciwko mnie. Oni i ich ojcowie sprzeniewierzali się mi aż do dzisiaj. Są synami o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Ja posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. Oni zaś, czy będą słuchać, czy zaniechają, bo oni są domem buntowniczym, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu, nie bój się ich. Ich słów się nie bój, gdyż szydercy i pyszałki są z tobą i siedzisz na skorpionach. Nie bój się ich słów, nie lękaj się ich, bo oni są domem buntowniczym. Powiesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, bo oni są buntownikami. Powiedział do mnie: Synu człowieczy, wszystkie moje słowa, które mówię do ciebie, weź sobie do serca i wysłuchaj. Idź, udaj się do uprowadzonych, do synów twojego ludu, przemów do nich i powiedz im tak. Pan Bóg mówi, czy będą słuchać, czy nie. Młody Ezechiel zostaje powołany, aby iść do ludu izraelskiego i głosić Słowo Boże. Niełatwe przed nim zadanie. Lud izraelski bowiem odszedł od Boga. Zboczyli na drogi grzechu. Odeszli od tego, który był ich Panem i miał być ich przewodnikiem. Ezechiel zostaje powołany, aby zwiastować potrzebę nawrócenia i zmiany życia. Naród izraelski oczywiście nie będzie chciał słuchać jego słów. Uważają, że nie muszą bać się Boga. Trudne przed nim zadanie, ale do niego powołuje i wybiera go sam Bóg. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na dwie interesujące sytuacje, które miały miejsce podczas jego powołania. Pierwsze, Pan Bóg mówi do niego, aby wstał na nogi. To jest pewna symbolika. Pan Bóg stawia młodego Ezechiela na nogi. To znaczy, daje mu siłę, daje mu możliwości, daje mu słowa i wysyła go, by zrealizował jego posłanie. To jest także piękna nauka dla nas. Pan Bóg i nas bowiem powołuje, ale w tym powołaniu nie zostawia nas samych. Również stawia nas na nogi i daje nam siłę, abyśmy byli Jego świadkami w tym świecie. Abyśmy głosili Jego Ewangelię słowem i czynem. Nie musimy się bać, że upadniemy. Nie musimy się bać, że zabraknie nam sił. Bo jeśli Bóg powołuje, to stawia na nogi i wskazuje konkretny cel i konkretne zadanie do zrealizowania. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić dzisiaj waszą uwagę, to opis Izraela. To naród o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, mówi Pan Bóg. Symbolika twarzy jest tu bardzo ważna, dlatego że twarz odbija wnętrze człowieka.
Naród izraelski ma bezczelną twarz. Odwrócił się od Boga i niestety zatracił spojrzenie. Nie chce słuchać Słowa Bożego. Ich serca są zamknięte na Boże przykazania i na Boże prawo. Widzę w tych słowach dzisiaj przestrogę dla całego Kościoła. Jeśli Kościół odwróci się od Chrystusa, jego twarz również będzie bezczelna, a serce zatwardziałe i zamknięte. Niech ten obraz Izraela odwróconego od Boga będzie zawsze dla nas przestrogą, abyśmy nigdy nie zatracili sprzed oczu Jezusa Chrystusa. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że to On jest naszą drogą, On jest naszą prawdą i On jest naszym życiem. Jeśli o tym zapomnimy, staniemy się jak Izraelici, którzy poszli drogą ludzkiej mądrości. Ale wtedy niestety ich twarze były dla Boga bezczelne, a serce zatwardziałe. Niech dzisiejsza niedziela będzie chwilą, w której staniemy przed lustrem i spojrzymy na naszą twarz. A potem w szczerości przed samym sobą spojrzymy w swoje serce. Czy jest ono otwarte dla Boga? Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć tak na Boże powołanie, jak odpowiedział Ezechiel? Życzę Wam szczerych chwil przed Bogiem i przed sobą. Do zobaczenia.